I'm turning now to the book of Acts, to chapter 26 and verse 28. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, werset 28. A na to Agrypa do Pawła: niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Prawie chrześcijanin. Wydarzenia w rozdziale 26 miały miejsce około roku 59 naszej ery. Pamiętam, że zwiastowałem na ten temat trochę ponad 4 lata temu. Chciałbym jednak wrócić do tego wersetu i spojrzeć na niego z nieco innej strony. Apostoł Paweł pisał te słowa, był w tym czasie już 2 lata w więzieniu. W wersecie 29 pisze, że chciałby, aby wszyscy byli tak jak on, takimi chrześcijanami, jednak nie doświadczając tego, czego doświadczał on, nie doświadczając więzów. Paweł przesłuchiwany już był wcześniej przez rzymskiego prokuratora, przez Festusa, a teraz spotkał się z królem Agrypą, którego władza rozciągała się na sąsiedni region. Agrypa był tetrarchą noszącym tytuł króla. I Festus zaproponował, aby Agrypa przesłuchał Pawła, a potem wspólnie mieli ustalić, co przekazać Rzymowi, gdy Paweł zostanie odesłany tam na sąd. Paweł wygłasza swoją słynną obronę, na co Agrypa odpowiada: niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Zdobywające jest to, że Agrypa został niemalże przekonany. Niektórzy ze współczesnych tłumaczy rozmydlają nieco te słowa i winno to ich napełniać wstydem i tłumaczą w ten sposób: czy za kilka minut przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem? Albo czy w kilku słowach doprowadzisz mnie do zmiany myślenia na temat religii, abym z judaizmu przeszedł na chrześcijaństwo? I sugerują, że słowa te zostały wypowiedziane z pewną pogardą. Jednakże patrząc na oryginał, nie jest to możliwe. W tym stwierdzeniu "niedługo przekonasz mnie" zawiera się element czasu. Tłumacze Biblii Genewskiej, Biblii Króla Jakuba uchwycili właściwie znaczenie. I bez wątpienia jest to stwierdzenie, a nie pytanie. Dlatego chcemy odkryć, dlaczego Agrypa wypowiedział te słowa, ale nigdy nie stał się chrześcijaninem. Była to jego ostatnia okazja, aby mógł usłyszeć apostoła Pawła. W wersecie 30 czytamy: i powstał król i namiestnik. Kiedy powstał król, wraz z nim powstali też wszyscy. I był to koniec okazji Pawła, który nie tylko bronił siebie, ale także zwiastował Ewangelię królowi. Oczywiście jego słowa była to też obrona, ale przede wszystkim Paweł mówił o zbawieniu, zwiastował Ewangelię. I chciałbym spojrzeć pokrótce na to, co powiedział Paweł i dlaczego król Agrypa został niemalże przekonany. A więc spójrzmy teraz na werset 6. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym. Innymi słowy, Paweł mówi: moje zwiastowanie i nauczanie są prawowierne. One wywodzą się ze starożytnych źródeł i pewnego przesłania. I rzeczywiście tak było, dlatego że początek tego przesłania znajduje się w pierwszej księdze mojżeszowej. Bóg ogłosił Adamowi i Ewie, że pewnego dnia będą mieć wspaniałego potomka i poprzez niego wszyscy ludzie na świecie, we wszystkich narodach będą błogosławieni. I tak się stało. Była to zatem obietnica zbawienia. Ludzie odpadli z Bożej łaski i zostali skalani przez grzech. Ale była ciągle nadzieja, gdyż jeżeli ludzie zaufają tej obietnicy, to Bóg powiedział, że pewnego dnia ześle wielkiego potomka, wspaniałego potomka kobiety. Sam Bóg przyjdzie,
przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel i poprzez Niego będzie możliwe zbawienie. Apostoł Paweł odnosi się tutaj do nadziei, obietnicy uczynionej przez Boga naszym ojcom. I nie tylko Adamowi, ale także Abrahamowi i patriarchom, obietnicy wielokrotnie powtórzonej, mówiącej o tym, że Mesjasz, który przyjdzie, zniszczy więzy węża, szatana, które ma nad ludźmi. Przyjdzie Mesjasz, który poniesie nasze grzechy, będzie cierpiał i umrze na Kalwarii za nas, biorąc na siebie karę tych wszystkich, którzy będą pokutować i zaufają Mu. Tak właśnie brzmiała mowa Pawła i prawdopodobnie nie została w całości zapisana w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, ale mamy podany jej skrót i sens nawet w tych kilku słowach. A potem Paweł zapytał w wersecie 8: dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Paweł zaczął mówić o zmartwychwstaniu, o obietnicy nieba, obietnicy życia wiecznego. Rodzaj ludzki jest pod przekleństwem, jest zbuntowany przeciwko Bogu, ale jest też obietnica życia wiecznego, łaski i nieba. Jest to instynkt włożony w nasze serca. Czytamy o tym w Księdze Kaznodziei Salomona, w tych natchnionych słowach przekazanych w języku hebrajskim mowa jest o tym, że Bóg włożył wieczność w serce człowieka, włożył instynkt istnienia życia po śmierci. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy przeklęci, jeżeli nie otrzymamy Bożego przebaczenia, które możliwe jest poprzez Chrystusa, którego Bóg wzbudził z martwych. I pyta się, czy uważasz to za niewiarygodne, tak pyta się Agrypy, że Bóg któregoś dnia wzbudzi do życia umarłych? Oczywiście, jeżeli umrzemy przed powrotem Chrystusa, to nasze dusze przechodzą do wieczności. Jeżeli jesteśmy potępieni, to dusze nasze czekają na sąd. A jeżeli zbawieni, to do raju Chrystusa, oczekując Jego powrotu oraz chwalebnych ciał i rozkoszując się tym zdumiewającym stanem. Nic, zupełnie nic nie jest niemożliwe dla Boga, do którego należy wszelka moc. W wersecie 13 Paweł mówi o swoim zbawieniu. O tym, jak nawrócił się, będąc wrogiem wierzących i ich prześladowcą. Mówi o świetle z nieba. A dzisiaj nie nawracamy się w ten sposób. Nawrócenie Pawła to było przeżycie wyjątkowe. Był on człowiekiem wyjątkowym i szczególnym, który miał stać się kanałem natchnienia dla Nowego Testamentu. Dlatego nawrócił się w taki niezwykły sposób. Jego nawrócenie jednak jest obrazem wszystkich nawróceń. Nie widzimy dosłownie światła z nieba, ale otrzymujemy światło. Nagle zaczynamy rozumieć, pojmujemy, że zbawienie jest w Bogu i rozumiemy, że Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł tu na ziemię, aby cierpieć i umrzeć zamiast nas, jeżeli tylko Mu zaufamy. A ponieważ poniósł karę za nasze grzechy, nabył dla nas prawo przebaczenia. Wtedy, kiedy przychodzimy do Niego, rozumiemy to i przyjmujemy Go, to mówimy tym samym też: słyszałem tyle o chrześcijańskiej wierze, wiedziałem te wszystkie rzeczy, ale dotąd ich nie rozumiałem, aż do tej chwili. Teraz otrzymałem światło. Podobnie jak apostoł Paweł, zostajemy przekonani o grzechu i uświadamiamy sobie, tak jak i on, że jesteśmy potępieni. Odczuwamy ciężar naszego grzesznego życia, egoistycznych uczynków i tego, co zrobiliśmy przeciwko Bogu. Czujemy też ogromną potrzebę przebaczenia. Apostoł został zatrzymany na drodze i uświadomił sobie swoją grzeszność i w jego przypadku usłyszał dosłownie głos Chrystusa. My też słyszymy głos Chrystusa, nie dosłownie,
ale jest to tak, jakby Bóg mówił do nas bezpośrednio. Zawróć, pokutuj, przyjdź do mnie, mówi Chrystus, i żyj. Słyszymy to w naszych umysłach, to wołanie Chrystusa z Biblii, słyszymy ze zwiastowania, a być może też ze szczerych rozmów z przyjaciółmi. I zwracamy się do Niego, modlimy się, szukamy Go i znajdujemy Go. Apostoł Paweł wyjaśnia królowi Agrypie wszystko to, wszystko na temat odkupieńczej śmierci Chrystusa. Werset 22. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. I werset 23. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Myślę, że to podsumowuje szczegółowo wszystko to, co apostoł Paweł powiedział królowi Agrypie. Jednak prokurator regionu Festus odrzucił to wszystko. W wersecie 24 czytamy, a gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem, szalejesz Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Był on rzymskim namiestnikiem, był poganinem i nie wierzył w żadne z tych rzeczy, gdyż nie chciał. Był bardzo zepsutym człowiekiem. Paweł broni się dalej, a potem mówi o Agrypie. O sprawach tych wie przecież król. Król Agrypa był dziwnym człowiekiem. Wychowywał się i uczył na dworze cesarza, na wpół oszalałego Klaudiusza. Był on w zasadzie jego protegowanym i ustawił się w życiu tak, aby zostać władcą żydowskich regionów, poprzez to, że stał się prozelitą żydowskim oraz studiował i poznawał judaizm. Studiował też pisma Starego Testamentu i wiedział wszystko na temat żydowskich zwyczajów. Oczywiście Klaudiusz uważał go za doskonałą osobę na to stanowisko i uczynił go namiestnikiem terenów żydowskich. I w ten oto właśnie sposób Agrypa został wyniesiony na pozycję. Że w międzyczasie Agrypa był pod wielkim wrażeniem nauczania Starego Testamentu. Miał wielki szacunek dla integralności pisma i żydowskiej historii. I zdaje się też, że częściowo wierzył w to, że któregoś dnia nadejdzie Mesjasz z narodu żydowskiego, który uczyni wielkie rzeczy. Paweł wiedział o tym, gdy powiedział w wersecie 27. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. Paweł wiedział o Agrypie, że wierzył on wiele rzeczy, ale nie miał osobistej relacji z Bogiem. Agrypa był klasycznym przykładem osoby, która wie na temat Boga, ale go nie zna. Odnosi się to do wszystkich fałszywych religii. Na świecie są różne religie, w których można wiedzieć wiele, można stać się ekspertem, ale to wcale nie znaczy, że ma się relację z Bogiem, że zna się Go w bardziej osobisty sposób, że Bóg rządzi naszym życiem, że ma się z Nim kontakt, modli się do Niego. W wielu grupach religijnych jest tylko wiedza hipotetyczna. To tylko wiara w to, czego jest się nauczanym, ale wcale nie prowadzi ona do żywej relacji. I taki właśnie był problem Agrypy. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. A potem Agrypa wypowiada te słowa, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Zwróćcie uwagę na to, niedługo, a przekonasz mnie. Król Agrypa wiedział, że bycie chrześcijaninem oznacza pewne zasady. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy zostałeś przemieniony przez Boga? Czy chodzisz z Nim i wierzysz w Chrystusa? Czy naprawdę jesteś chrześcijaninem? Agrypa zdaje się mówić, a nie jestem teraz, w tej chwili, ale jeżeli będziesz dalej mówił, to możesz mnie przekonać, abym został w Nim, abym został zmieniony.
Bo bycie chrześcijaninem oznacza właśnie to. Oznacza transformację, przemianę, to, że zostajemy uczynieni chrześcijanami. Oczywiście Agrypa był w błędzie. Paweł nigdy nie byłby w stanie przekonać go, aby został chrześcijaninem. Paweł mógł mu tylko zwiastować, mógł objaśniać mu drogę. Lecz tylko Bóg jest tym, który działa w sercu tak, abyś ty czy ja, abyśmy mogli głęboko uwierzyć, pokutować z naszych grzechów i przyjść do Niego. My możemy przekonywać ludzi, ale oczywiście nie możemy ich zastraszać. My możemy im tylko mówić, co należy zrobić. Możemy im wyjaśniać, co Chrystus uczynił, kim jest i jak bardzo Go potrzebujemy. I możemy mówić też o Jego miłości. I dopiero kiedy ludzie zrozumieją to, wówczas przychodzą do Boga. Dostrzegają swoje grzechy i poprzez Boże działanie w ich sercach pokutują, powierzają się Chrystusowi i wierzą w Niego. Nie wolno nam zastraszać ludzi, aby uczynili to. My chcemy tylko, aby oni nawrócili się prawdziwie, aby szczerze przyszli do Pana. Agrypa mówi o sobie, że prawie jest już chrześcijaninem. Dlaczego zatem nie stał się nim? Był przecież przekonany o tym, że żydowskie pisma mówiły prawdę na temat tego, że przyjdzie Chrystus, że umrze za grzeszników, którzy będą mogli Go poznać i żyć z Nim. Dlaczego był prawie przekonany? Agrypa uwierzył do pewnego momentu, ale tak naprawdę nigdy nie przyszedł do Boga, nie pokutował i nie oddał Mu swojego życia. Dlatego też nie doświadczył przebaczenia i nie został przyjęty przez Boga. Jego życie nie zostało przemienione, ani jego natura zmieniona. To się nigdy nie wydarzyło w jego życiu. Nie został obywatelem Bożego Królestwa, obywatelem nieba. Agrypa nigdy nie nawrócił się. Jest wiele ilustracji, które to pokazują. Jedna z nich jest dość dramatyczna, chociaż nie wydarzyła się naprawdę. Otóż był pewien człowiek w jakiejś odległej okolicy, który uciekał przed wrogiem. I dochodzi on do wielkiej przepaści i aby uciec, musi dostać się na drugą stronę. Ale jak to zrobić? Widzi most linowy, który rozciąga się nad przepaścią. Nie podoba mu się jego wygląd, ale jest to jedyna droga ucieczki. Zatem wchodzi na most i z trudem zaczyna iść po drewnianych belkach. A potem nagle zaczyna zdawać sobie sprawę, że most ugina się i że przeciwny brzeg zaczyna się oddalać. Ten człowiek idzie szybko, ale ostrożnie. I kiedy jest już blisko, dostrzega, że jedna z lin już prawie przerwała się, a druga na jego oczach zaczyna pękać. Ten człowiek jest już prawie po drugiej stronie mostu i być może tylko centymetry dzielą go od bezpiecznego miejsca, gdy nagle pęka ostatnia część liny, a on sam spada w przepaść. Tylko centymetry dzieliły go od tego, by był bezpieczny. Ale to nie wystarczyło. Bo będąc centymetry od bezpiecznego miejsca, był ciągle w niebezpieczeństwie i runął w przepaść. Bycie prawie chrześcijaninem, bycie przekonanym o naszej potrzebie Chrystusa, o tym, że jest On prawdziwy, zbawienie jest możliwe, to nie wystarczy, jeżeli nie pokutujemy, jeżeli nie poddamy się Chrystusowi i nie zaufamy Mu. Nadal jesteśmy zgubieni, nieprzebaczeni. I nie ma znaczenia, jak blisko jesteś. Jeśli nigdy nie znajdziesz Boga i nie przyjdziesz do Niego, to jesteś zgubiony. Dlaczego król Agrypa nigdy nie przyszedł do Chrystusa? Uważał on wiarę chrześcijańską za racjonalną,
Uważał ją za o wiele lepszą od rzymskiego pogaństwa, w którym żył od młodości. Uważał ją nawet za lepszą od judaizmu. Żydzi mieli Stary Testament, mieli Boże obietnice, mieli wielkich proroków, mieli wielu wierzących, ale byli zgubieni. Myśleli, że mogą zapracować sobie na Boże względy rytuałami i ceremoniami oraz dobrymi uczynkami. I nie szukali dłużej Zbawiciela, który odkupiłby ich grzechy według tego, co mówili ich dawni prorocy. Nie szukali Zbawiciela i myśleli, że uda im się osiągnąć zbawienie posłuszeństwem rytuałom. I to było ich wielkim błędem. Król Agrypa wiedział, że chrześcijańska wiara była o wiele lepsza niż niewiara. Bał się tego, co czeka go w wieczności i tak często myślał o tym, że odczuwa wielki niepokój w swojej duszy. Jednak nigdy nie przyszedł do Chrystusa i nie uwierzył w Niego. Możemy sobie tylko wyobrazić, że w obecności Festusa i innych namiestników regionu mógł odczuwać lęk, by przyjść do Chrystusa. Agrypa kochał pieniądze i łapówki, które uczyniły go bogatym człowiekiem. Tak właśnie bogacili się namiestnicy, którzy wydawali fałszywe wyroki. Agrypa kochał swoje grzechy i nie chciał ich porzucić. On lubował się swojej grzeszności, bo przecież żył w grzechu. Był dumny z niej i nie chciał uniżyć się i pokutować. Pomimo wszelkich pozorów odwagi, Agrypa był tchórzem, który wiedział, że gdyby stał się chrześcijaninem, to spotkałby się z wielką niechęcią ze strony Żydów. Oni odwróciliby się od niego, a to nie byłoby korzystne w jego relacji z cesarzem, z Klaudiuszem. Byłoby to dla niego katastrofą. I chociaż rządził, to chciał zachować względy swoich żydowskich poddanych. Dlatego nigdy nie przyszedł do Chrystusa i nie poddał mu się. Drogi przyjacielu, nie mamy wiele czasu. Czy jesteś prawie chrześcijaninem? Czy jesteś osobą, która być może kiedyś pokutowała? Być może pokazywałeś, że masz zamiar zaufać Chrystusowi i poddać się Mu? Wiesz dobrze, że to Bóg Cię ukształtował. Znasz i rozumiesz doktrynę grzechu, to, że jesteś osobą potępioną, jeżeli nie będziesz pokutować i jeżeli nie uwierzysz w Zbawiciela, jeżeli On nie zmieni Cię i nie uczyni Cię swoim dzieckiem. To wszystko wiesz. Znasz wierzących, których życie zostało przemienione i którzy doświadczają działania Chrystusa. I w przeszłości zazdrościłeś im. Wiesz, że w życiu pełno jest rozczarowań, gdyż ludzie wcale nie są dobrzy. Ludzie rozczarowują Cię, nie dotrzymują obietnic. Wiesz, że potrzebujesz nowego życia i nowej natury. I wiesz, że życie bez Boga nie ma sensu, że bez Zbawiciela nie ma życia wiecznego. A jednak nigdy nie poddałeś się Bogu, odpychasz Go. Dlaczego tak robisz? Wiele możemy nauczyć się od Agrypy. Jeżeli trzymasz się z dala od Boga, to wcale nie jesteś Jego. Nadal jesteś niezmieniony, nie należysz do Chrystusa. Pozostajesz grzesznikiem, który obraża Boga. Dlaczego? Tak jak Agrypa bał się Żydów, tak jak Ty obawiasz się swoich przyjaciół. Obawiasz się tego, co powie rodzina, gdy oddasz się Chrystusowi. A może tak jak Agrypa, kochasz grzech i nie chcesz z niego zrezygnować. Masz wielkie marzenia i ambicje. Co ludzie będą o mnie myśleć? Może myślisz, ile uda mi się zarobić, jakie luksusy zdobyć. Nie chcesz za nic porzucić tych rzeczy. Drogi przyjacielu, czy jesteś taki jak Agrypa? Zbadaj swoje serce. Spójrzmy, co stało się z Agrypą.
W wersecie 30, gdy Paweł skończył, powstał król. Cóż za tragedia. Rozmowa była skończona. Odszedł. Takie były wtedy zasady dworu. Kiedy namiestnik, król powstawał, to wraz z nim wszyscy inni. Skończyło się przesłuchanie. I nic więcej nie miało być już powiedziane. Agrypa przestał słuchać, bo tak w rzeczywistości powiedział on Pawłowi. Przestaję o tym myśleć. Jeszcze kilka minut, a przekonałbyś mnie, więc zamykam drzwi, zamykam księgę, przestaję o tym myśleć. Więcej nie będę do tego wracał. Z tego, co wiemy, Agrypa nigdy już do tego nie powrócił. Nie zrobił tego, gdyż zaledwie 7 lat po tym wydarzeniu miały miejsce żydowskie wojny i Agrypa stanął całkowicie po stronie Rzymian i oczywiście walczył przeciwko Żydom. Nigdy nie szukał już Pana. Kiedy powstał, to w zasadzie powiedział: to koniec, więcej nie będę słuchał. Oznaczało to drogę prosto do piekła. Bóg skończył z Agrypą na zawsze. Niestety muszę powiedzieć, że to samo może dotyczyć i Ciebie. Jest czas, gdy Bóg okazuje cierpliwość, gdy jest łaskawy. Ale my odwracamy się od Niego, odchodzimy, zamykamy drzwi, przestajemy myśleć, chociaż te sprawy ciągle wracają nam na myśl i poruszają nasze serca. Ale jest czas, gdy zamykamy się na Boże sprawy i Bóg nigdy więcej nie będzie się już nami zajmował. Jesteśmy istotami potępionymi. Nie mamy możliwości, nie mamy nadziei, nie mamy nieba, Zbawiciela. I tak samo było z królem Agrypą. Drogi przyjacielu, czy wierzysz czasami? Mam nadzieję, że tak. Czy wierzysz w Boga, Stwórcę wszystkiego? Czy wierzysz w Jego Słowo, w Chrystusa? Czy wierzysz w to, że Go potrzebujesz? Dlatego nie zwlekaj, nie odkładaj tego. Nie kończ tego, dopóki Bóg się Tobą zajmuje. Nie odwracaj się od Niego. Pragnij Boga, pragnij tego, by być zmienionym, by być zaakceptowanym przez Pana, przemienionym, przebaczonym, by zostać obywatelem nieba. Pragnij tego wszystkiego. I nie myśl o przyjaciołach, którzy, nawet jeżeli będą, z Ciebie szydzić. Czy pamiętacie historię ze Starego Testamentu, z pierwszej Mojżeszowej, o żonie Lota? Myślę, że nie ma osoby tutaj dziś w kościele, która by o niej nie słyszała. Kiedy Lot z żoną uciekali z Sodomy i Gomory, z miast, na które Bóg zesłał sąd, żona Lota spojrzała do tyłu. Drodzy przyjaciele, ona nie tylko odwróciła głowę, ale zwolniła, zatrzymała się, patrzyła z tęsknotą na to bezbożne miasto, z którego Bóg dał jej okazję uciec. A gdy tak zwlekała, nadeszła zagłada i napisane jest o żonie Lota, że stała się filarem soli. Jest to ostrzeżenie dla nas. Patrzymy wstecz z tęsknotą i mówimy: o, chciałbym pozostać w świecie. Chciałbym tak żyć dla siebie. Chciałbym grzeszyć. Chciałbym nie wierzyć. Ale w pewnym stopniu przecież wierzę w Boga i Chrystusa i potrzebuję Jego przebaczenia. Im dłużej zwlekasz, w tym większym jesteś niebezpieczeństwie tego, że Bóg powie dosyć i że zostaniesz sam i że utracisz to wszystko, co jest teraz w Twoim sercu. Przyjacielu, przyjdź do Niego, oddaj się Mu, zaufaj Chrystusowi, uwierz w Niego. Pozostaw przeszłość za sobą, pozwól, by On Cię zmienił, przebaczył Cię, uczynił Cię swoim. Tego właśnie potrzebujemy. Nie patrz na swoje ambicje, grzechy, lęki. Patrz na Chrystusa, Jego łaskę. Na to, że On gotowy jest okazać Ci miłosierdzie i przebaczyć Ci. Patrz na możliwości nowego życia i nadzieję.
i pokutuj ze swoich grzechów i wierz w to, co Chrystus uczynił, to, że poniósł karę za twoje grzechy. Zaufaj Mu z całego serca i oddaj Mu swoje życie, a będziesz Jego. Być może jest tutaj też ktoś, kto należy już do Pana, ale nawet nie wie o tym. Być może ciągle myślisz, a Bóg mnie nie słyszał, nie wysłuchał. Być może oczekiwałeś czegoś zupełnie innego. Oczekiwałeś, że wydarzy się to, co w życiu apostoła Pawła, że usłyszysz głos z nieba, który powiedziałby do ciebie, jesteś mój. Zbawiłem cię, jesteś moi. Oczekiwałeś czegoś niewłaściwego, nie zauważyłeś, że Bóg dokona już wielką pracę w twoim życiu. Ale przecież wiesz, że tęsknisz za zbawieniem jak nigdy wcześniej. Zmieniło się twoje nastawienie, kochasz Boże sprawy i chcesz być jednym z Bożych dzieci. Czy nie dostrzegasz, że On już działa w twoim sercu? Często spotykam ludzi, którzy kiedyś nienawidzili przychodzić do Bożego domu, a teraz zadają sobie pytanie, dlaczego nie mogę znaleźć Pana. To wszystko to znak, że On działa w potężnym sercu, w potężny sposób w sercu człowieka. On zmienia nastawienie, daje głód i pragnienie Boga. Niech to będzie zachętą dla ciebie, wiedzieć, że Bóg ci pomógł, że możesz Mu zaufać. Dlatego wierz w Chrystusa i powierz Mu się. Jakże bardzo wszyscy Go potrzebujemy. Niech nie będzie wśród nas tragicznego przypadku króla Agrypy. Kogoś to powiedziałby niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Niech nie będzie osoby, która powie, to koniec, zamykam teraz okna i drzwi, zabarykaduję się. Nie pozwól, aby tak się stało. Przyjdź do Chrystusa. Przyjdź w czasie, kiedy On jeszcze okazuje ci cierpliwość, a On przyjmie cię i uczyni cię swoim dzieckiem. Módlmy się.